Na początku wojny było inaczej. Zagrożeniem była artyleria, czyli można było mieć pecha. Teraz jest już zupełnie inaczej i teraz jakikolwiek auto, gdzieś jakiś pojazd się porusza gdzieś blisko frontu, no to Ruscy na niego polują. Po to jeździmy tutaj, w takie miejsca, przede wszystkim, żeby przekazywać te auta bezpośrednio użytkownikom, którzy po otrzymaniu tego auta wsiadają i jadą wykonywać swoją pracę.